Moi drodzy, piątkowy wieczór, zatem ignacjański rachunek sumienia. Dla tych, co pierwszy raz zajrzeli do nas na tę modlitwę, to tylko powiem, że to będzie 5 modlitewnych kroków. Potrwa to wszystko około 15 minut. Do każdego z tych modlitewnych kroków będę wprowadzał, a potem będzie już czas dłuższy, krótszy, zależy od którego kroku, na to, żeby tę modlitwę już realizować. Po prostu spotkać się z Panem i rozmawiać z Nim twarzą w twarz, każdy z nas osobiście. Więc życzę udanej modlitwy. I rozpocznijmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pierwszy krok rachunku sumienia to jest wdzięczność. Ta wdzięczność zakłada w sobie też jakieś stanięcie w Bożej obecności, więc zachęcam, żebyśmy teraz sobie przez dłuższą chwilę uświadomili, że jestem ja, jest Bóg, jesteś Ty, jest Bóg. I że On jest dobry i możesz sobie przypomnieć sprawy, wydarzenia, osoby, rozmowy, momenty, za które jesteś Mu wdzięczny z dzisiaj albo z kilku ostatnich dni i za te sprawy Mu dziękuj. A gdyby się tak stało, że Twoje serce stanie się wdzięcznością, to można w niej po prostu trwać. W drugim kroku rachunku sumienia chodzi o umiłowanie prawdy. To jest prośba do Ducha Świętego, żeby nam odkrywał prawdę na najgłębszym jej poziomie, czyli jak rzeczy się mają, jak te wydarzenia się mają w Bożym sercu, z Bożej perspektywy. Ja wypowiem tę modlitwę swoimi słowami. Możesz się do niej przyłączyć albo podobną modlitwę samemu powiedzieć. Duchu Święty, proszę Cię, poprowadź mnie teraz do głębi serca mojego i do głębi serca Ojca Niebieskiego. I ucz mnie rozpoznawać, co z mojego życia jest Jego radością, a co zasmuca serce Ojca. Przyjdź, Duchu Święty. W trzecim kroku w rachunku sumienia chodzi o to, żeby przypomnieć sobie jedną, dwie, może trzy sytuacje, które przeżyliśmy, które widzimy, wyczuwamy, że są ważne, że czegoś istotnego w nich dotknęliśmy, ale najlepiej wybrać takie, których nie mamy do końca jakiejś jasności, bo rachunek sumienia to ma być też szkoła rozeznawania.
I chodzi o to, żeby można się było przyjrzeć tym rzeczom z bliska, przyjrzeć się im razem z Bogiem, po to, żeby rozpoznać, o co tam tak naprawdę chodziło, jakie naprawdę kierowały mną motywacje, jakie przez co podjąłem decyzje takie, jakie podjąłem, więc zachęcam, żeby najpierw sobie przypomnieć takie sytuacje, wybrać je z dzisiaj, z wczoraj, z kilku ostatnich dni, a potem je rozważać przed Bogiem. Przyglądać się właśnie w taki sposób, żeby dojść aż do punktu, czy coś się stało, ja na to jakoś zareagowałem, zdecydowałem coś z tym zrobić, bardziej lub mniej świadomie, ale żeby potem już tak na koniec zobaczyć, czy to, co ja w tej sytuacji zrobiłem, czy to jest coś, co oddaje Bogu chwałę, co Go wielbi, co wprowadza w życie Jego świętą Ewangelię, czy też jest to coś, co było jakimś moim odwróceniem się, wyborem kogoś innego, czegoś innego, jakichś moich upodobań, bardziej niż Jego słowo, Jego wolę. Więc w tym trzecim punkcie najpierw wybieramy sytuację, a potem nurkujemy w głąb, żeby rozpoznać ich znaczenie przed Bogiem. W czwartym kroku w rachunku sumienia przychodzimy do dobrego Boga z tym, czym się przyglądaliśmy, czemu się przyglądaliśmy w trzecim punkcie. Przychodzimy albo prosząc Go o miłosierdzie, właściwie bardziej przyjmując Jego miłosierdzie takim skruszonym sercem, no, albo też po to, żeby Go uwielbić, bo objawił w nas swoją dobroć, swoją chwałę przez naszą wierność Ewangelii, więc w tym punkcie jest albo skrucha, albo uwielbienie. I też chodzi o to, żeby w tym dłużej potrwać. Żeby albo wyrażać to jakimiś słowami pełnymi skruchy, albo pełnymi wdzięczności, uwielbienia, albo bez słów trwać po prostu z Bogiem, zjednoczonym z Nim w naszym wnętrzu. Więc teraz czas skruchy albo uwielbienia.
Ostatni, piąty krok rachunku sumienia to jest prośba czy zawierzenie dobremu Bogu naszego jutra, naszej przyszłości, w którym chodzi o to, żebyśmy mieli serce wrażliwe na Boże poruszenia, odważne serce, żeby wybierać to, co Boże, odrzucać to, co Boże nie jest. Zostawmy teraz sobie też chwilkę właśnie na to, żeby powiedzieć gdzieś wewnątrz coś, co by wyrażało: Boże, chcę jutro być z Tobą. Uzdolnij mnie do tego. Więc w chwili ciszy w ten sposób nasze serce i naszą przyszłość Bogu powierzmy. I zakończmy ten rachunek sumienia modlitwą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa. Dzięki za wspólną modlitwę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę subskrybujcie nasz kanał, dajcie kciuka w górę, naciśnijcie dzwoneczek. I w ogóle niezależnie od tego, na którym kanale nas oglądacie, bo ten materiał jest publikowany na dwóch kanałach, na kanale Jezuici i na kanale Mocni w Duchu. Kochani, zapraszam Was też jutro, w sobotę, 27 listopada na godzinę 19 do naszego kościoła, do sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, przy Sienkiewicza 60, na premierowy koncert związany z premierą nowej płyty zespołu Mocni w Duchu. Płyta nazywa się Oddycham na Nowo. Będą wspaniali goście w czasie tego wydarzenia, więc jeżeli możecie, to przyjeżdżajcie, wstęp jest wolny, po prostu zapraszamy do kościoła. Jeżeli ktoś nie może, to zachęcamy do oglądania na żywo, przy czym uwaga, ten na kanale Mocni w Duchu Live będzie koncert transmitowany, ale po prostu będzie jednorazowo, w sensie on będzie transmitowany, a potem już nie będzie dostępny jako całość, więc można się po prostu włączyć w tę modlitwę w taki sposób. Gorąco Was zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia.